Chwytak, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych hotspotów w całej strefie czarnobylskiej. Wszyscy pamiętają, że jest tam właściwie od zawsze, a mieści się dokładnie na wschód od zakładów Jupiter. Jednak kiedyś chwytak nie był główną atrakcją w tym miejscu, w którym teraz stoi. Znajdowało się tam małe zbiorowisko pojazdów, które brały udział w likwidacji skutków awarii. A tak to właśnie wyglądało. A tak wygląda to miejsce w 2016 roku. Jak widać, sporo się zmieniło. Wszystkie pojazdy właściwie zniknęły i nie ma po nich śladu, choć szczątkowe ślady jeszcze można znaleźć w całej okolicy, ale o tym później. Nowy znak. A ja wiem. Gdzie sprawdziłeś? 113. O. Tu jest 900. Czasami mnie pamięć zawodzi. 500. Ja kojarzę, że to było gdzieś przy tych śrubach. No tutaj, ja na śrubie zapałem 1000. No to szukaj dalej, bo gdzieś jest 2100. Tam. To ma ktoś do góry? 1200. Działa się to w tym. Tam to trochę daje, to daje trochę mało. Gąsienica? 3. A gąsienica jak to 60, to chyba się dobrze przyłożył. To tam chyba 3 się dało złapać. 63, 87, 82. Siedemdziesiąt trzy, 72, 78, 80, 81, 83. A tu tylko 73. Niedużo zostało z tych maszyn, nie? No, ale tego tu nie było przecież. Prawie 500 tutaj. Znaczy w gąsienicy była, tylko to z boku. Tego nie było. No tego? Szukajmy. Co tutaj jest 80 nawet? Tylko w którą stronę była ta blaszka żółta, nie? Ile macie? Milion. Kurde, milion to ja też chcę. O. 3. Rekord. Złapałem? No ładnie. 1320 tutaj rośnie. I tutaj gdzieś w tej okolicy niedaleko 1700 złapałem. To chwilowe było. Trzymaj. No to jest ponad 1000, nie? Masz. Trzymaj się. Co? A tutaj coś się grzeje? Wszędzie grzeje, bo tu było kiedyś od takie składowisko. Taka mikro burakówka, nie? Tu są części tych łazików księżycowych. O tu. Ale nie grzeją tyle co chwytak. O kurde. Nie wiem gdzie to było. Na tym filmie to ciężko stwierdzić.